Tygodnik Gorzowianin. W każdą środę w wielu punktach handlowych w całym mieście. No rzeczywiście, czyli tak, przekazujemy coś w rodzaju certyfikatów, które będą odpowiadały naszemu zaangażowaniu już dorocznemu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Lot. Tradycyjnie lot nad polem rostokowym. No i oczywiście też pewna nowość. Wojewodowanie przez jeden dzień, tak? Czyli praca w charakterze niemalże wojewody, tak? Przez jeden dzień. Coś takiego chcemy zaproponować. Mamy nadzieję, że może to zostać sympatycznie przyjęte i w ten sposób przyczynimy się do pomnożenia środków na ten bardzo ważny cel. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Cieszę się, że możemy przekazać te dwa certyfikaty. Jeszcze raz może jakieś fajne zdjęcie z tego wyniknie. Tak? Bardzo proszę. Proszę o przyjęcie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani Wojewodo. Ja tylko podkreślę, że spotykamy się nieprzypadkowo, bo jutro przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i to jest okazja, dla której Pan Wojewoda miał szansę podzielić się przy Państwa obecności i Państwa udziału. Dziękujemy serdecznie. Szczególnie bliskie jest nam to, ponieważ Urząd Wojewódzki, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrołów jest także ogromnym przyjacielem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od lat. Wspiera nas przy organizacji finałów, ale trzeba powiedzieć też, że nasze województwo i Pan Wojewoda jest blisko związany i dużą pomocą służy przy organizacji festiwalu Woodstock, za co dzisiaj podwójnie dziękujemy.